Dobry wieczór i dzień dobry. Kolejne wycinanki prasowe, czyli po prostu co warto czytać w mediach, głównie papierowych, ale też internetowych. A może nic nie warto czytać? Ponieważ zbliżają się święta, więc prasa papierowa zalana jest ogłoszeniami, reklamami różnych towarów. Pewna firma jubilerska, nie będę wymieniał jej nazwy, bo i tak sobie nic nie kupię od nich, jest właściwie w każdym prawie papierowym tygodniku. Może w przeglądzie jej nie ma, ale przegląd to w ogóle bida jest reklamowa z korzyścią dla czytelników. Natomiast biorąc pod uwagę, że tygodniki nie są już takie tanie, to ja jednak trochę zwracam uwagę na to, ile dostajemy treści redakcyjnych, a ile reklamy oraz kryptoreklamy. I muszę powiedzieć, że tym razem wprost przebiło już kompletnie jakąś granicę przyzwoitości, bo to jest tak, że na 124 stronach tego pisma, nawet nie będę pokazywał okładki, bo nie widzę powodu, żeby ich reklamować, mamy w sumie 50 kolumn reklamowych albo kryptoreklamowych. Znaczy, to jest przesada, proszę Państwa. Ja czegoś takiego w ogóle nie chcę brać do ręki, a tym bardziej wydawać jednak ładne kilka złotych. Won. Reklam jest sporo również w innej prasie, ale w takiej liczbie do wytrzymania, powiedziałbym. W Newsweeku jest ich tak 19-20. Tu się waham, bo trochę jest takiej autoreklamy, czyli pismo reklamuje jakieś inne swoje dodatki, no ale generalnie zaliczam to do reklamy, bo to nie jest treść dla czytelnika. W Polityce zdecydowanie mniej, jakieś 11-12, a Przegląd, lewicowe pismo, w ogóle jest bidny strasznie, bo ma 5-6 kolumn reklam, także to też Państwo uwzględniajcie, bo jednak kupując ich wspomagamy. Albo chcecie mieć pisma takie jak Wprost, gdzie po prostu będziecie mieli głównie reklamy i kryptoreklamy, albo takie pisma, gdzie reklam będzie mniej, za to coś więcej będzie do czytania. Ja wolę do czytania. No to teraz tak konkretnie, co w tym Newsweeku jest? Na kolana nie rzuca, też o, jeszcze takie jakieś dodateczki, ale na przykład zainteresowani lewicą mogą sobie przeczytać tekst o Magdalenie Biejat, bardzo głośnej, odkąd objęła szefostwo Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, kiedy PiS się obudził z ręką w nocniku, że na nią głosował. To jest świetna posłanka i świetna dziewczyna, ale tak świetna, że tekst Aleksandry Pawlickiej zostawia ogromny niedosyt. No ale zawsze lepiej to niż nic. Moim zdaniem o Biejat można by napisać dwa razy więcej. Choć też nie wykluczam, że ona wcale nie była taka wyrywna, żeby zdradzać wiele swoich tajemnic i nie miała ochoty uczestniczyć w materiale typu People. Dlatego, że jest przede wszystkim merytoryczną posłanką i mądrym politykiem. Ale zawsze coś jeszcze, coś jednak można się o niej dowiedzieć. Ciekawy jest tekst Jakuba Bierzyńskiego. To jest jeden z ciekawszych analityków polskiego rynku politycznego i społecznego. Nie zawsze trzeba się z nim zgadzać, ale zawsze warto brać pod uwagę, co Bierzyński mówi, a tym razem w dodatku mówi coś, co jest miodem na serce, a mianowicie tytuł jest Najgorsze za nami i mówi o tym, że tak naprawdę zaczął się koniec PiSu. Mały cytat, duopol w polskiej polityce odchodzi w przeszłość. Obóz władzy traci determinację i spójność. Totalna opozycja wychodzi z roli. Ideologiczny spór coraz rzadziej zastępuje polityczny konflikt interesów. Kaczyński wyjęty z naturalnego dla siebie konfliktu traci impet. Rewolucja grzęźnie w wyzwaniach codziennej administracji. Choć na pozór władza PiS pozostaje niezagrożona, to atmosfera wyraźnie się zmienia. Najgorsze za nami. Już nic nie będzie tak, jak było. Prawda? Jakiś jednak element optymizmu. I wydaje mi się, że coś jest prawdziwego w tym, choć najbliższe miesiące zdecydują, czy Bierzyński nie przesadził z tym optymizmem. Jeszcze inna ciekawa rzecz. W tygodnikach się przyjęło, że na ogół pojawiają się różne teksty dotyczące historii i bardzo dobrze. One często mówią o jakichś słabo znanych albo zapomnianych wydarzeniach i tu jest o kimś takim, a mianowicie o marszałku Mannerheimie.
fińskim marszałku, tym, który no właściwie wygrał ze Stalinem, jeżeli tak można powiedzieć w dużym skrócie. To fascynująca postać, bo bardzo kontrowersyjna, bo z jednej strony szalenie konserwatywny i polityka, żołnierz przede wszystkim, z drugiej strony nawet Finowie mocno lewicowi jednak przyznają, że to był bohater narodowy. Problem z tym tekstem w Newsweeku jest taki, jak często w innych tekstach takich tygodnikowych dotyczących historii. Jeżeli ktoś nic nie wie o Mannerheimie, to niech absolutnie przeczyta, bo to obowiązkowa lektura. Jeżeli ktoś coś wie, to jest ogromne poczucie niedosytu. Chciałoby się jednak dużo szczegółowiej i dużo dokładniej. Ja tylko przypomnę, że ten fiński bohater narodowy, faktyczny zwycięzca wojny z Rosją sowiecką i ze Stalinem, bawił też przez parę lat jako jeszcze rosyjski oficer, carski oficer w Warszawie i bardzo dobrze w swoich wspomnieniach tę Warszawę opisuje. To gdzieś tak były lata 1911-14. On był przede wszystkim zawołanym jeźdźcem, wspaniałym, jednym zdaje się z lepszych w Europie i bardzo dobrze wspominał i był dumny z przyjęcia do elitarnego warszawskiego klubu myśliwskiego, który jego zdaniem mógł równać się z najsłynniejszymi klubami Londynu, Paryża i Petersburga. Wręcz się tym chlubił, więc coś miłego na polskie kompleksy. I wreszcie jeszcze, cóż w tym Newsweeku, jedna rzecz przedziwna, którą zastanawiałem się, czy Państwu polecać, czy nie. To jest rozmowa z watykańską feministką, Lucettą Scarafio, która jest dziennikarką, historyczką, naukowcem, współpracowała z wieloma znanymi włoskimi pismami, jak Avvenire czy Corriere della Sera. Również pracowała w miesięczniku wydawanym przez Osservatore Romano Watykańskie. I tu jest z nią rozmowa o tym, jak źle są traktowane kobiety w Watykanie i w Kościele katolickim. Tylko że równocześnie ona z tego nie wyciąga żadnych wniosków. Znaczy w gruncie rzeczy przyjmuje to z jakąś straszliwą pokorą. Jest to dziwna mieszanka, muszę powiedzieć, wstrząsająca, ale może choćby ze względu na ten wstrząs warto jednak do tego sięgnąć. I tyle Newsweeka, który oczywiście na okładce ma, a jakże, Olgę Tokarczuk, ale nie tylko Newsweek, bo również Przegląd. No właśnie, Przegląd, jako się rzekło, też Tokarczuk na okładce. Oryginalna, zaskakująca okładka. W Przeglądzie dwa teksty, które przyjąłem z pewnym niedosytem, ale jednak warte lektury. Jeden to Zuzanny Muszyńskiej, Brexit, a sprawa szkolna, czyli o tym, że na czele Brexitu oraz wśród popierających najmocniej Brexit są o dziwo, bo moglibyśmy chyba to sobie wyobrażać inaczej, przede wszystkim absolwenci elitarnych średnich szkół brytyjskich, tych wszystkich Etonów słynnych, którzy no, wydawałoby się, że powinni być najbardziej otwarci na świat i najwięcej rozumieć, co się dzieje, a tu się okazuje, że to jest jakaś jaskinia skrajnego konserwatyzmu, egoizmu i takich marzeń imperialnych. Najkrócej o tym mówią dane. Co drugi członek gabinetu Davida Camerona kształcił się w szkołach prywatnych. W gabinecie premier May co trzeci. U Borisa Johnsona dwóch na trzech. 45% obecnych ministrów może pochwalić się dyplomem z Oxbridge. Ale Johnson i tak jest ostatni na podium. John Major wprowadził do swojego gabinetu 72% ministrów ze szkół prywatnych, a rekordzistka Margaret Thatcher 91%. I jeszcze uczniowie szkół prywatnych to 7% ludności Wielkiej Brytanii, ale 17% posłów Partii Pracy, 38% posłów konserwatywnych i połowę członków konserwatywnych rządów. A wśród brexitowców chłopcy z elitarnych szkół stanowią 100%. I drugi tekst z Przeglądu Mateusza Mazziniego. Właściwie jeszcze może dzisiaj ciekawostka, ale o tym, że
w Europie ludzie zaczynają coś rozumieć z kryzysu klimatycznego i na przykład zdecydowanie rośnie zainteresowanie podróżowaniem koleją i to nawet na długie trasy. Zamawia się coraz więcej na przykład wagonów sypialnych, a był taki moment, kiedy te połączenia były likwidowane, no bo samolotem, jak wiadomo, szybciej. To jest jakiś sympatyczny i symptomatyczny znak. Takie może dowody liczbowe na tę zmianę. W samym 2019 roku liczba pasażerów nocnych pociągów w Austrii wzrosła o 10% rok do roku, a niektóre trasy, jak te do Brukseli, odnotowały nawet 20% wzrost liczby pasażerów. Więc coś się dobrze dzieje, ale podobnie w Skandynawii. No, my mamy ten luksus, że nam PKP na pewno nie zapewni takich możliwości, więc jesteśmy skazani na pociągi nie sleepingi, ewentualnie oczywiście na podróż ekologicznym samochodem. I wreszcie polityka. O dziwo bez Tokarczuk na okładce, natomiast z ciekawym tekstem zapowiadającym śledztwo polityki w sprawie terapii komórkami macierzystymi. Ja nie wchodzę na ogół w takie szczegółowe teksty, bo wydaje się, że to są często problemy, straszne problemy ludzi, których samych ich albo ich bliskich trafiła jakaś ciężka choroba, ale bezustannie na przykład w mediach społecznościowych stykamy się z różnymi apelami o pomoc, o wpłatę na różne rzeczy. Z jednej strony serce mówi natychmiast pomóc, nawet nie wiem, 5 czy 50 złotymi. Z drugiej strony nigdy nie wiemy, co za tym stoi. Znaczy niekoniecznie stoi oszust, bo ten tekst pokazuje, jak ludzie są nabierani przez prywatną służbę zdrowia w Polsce, która mówi, że w mnóstwie różnych chorób właśnie terapia komórkami macierzystymi jest czymś fantastycznym i jedynym ratującym życie. Otóż z tego szczegółowego śledztwa polityki wynika, że jest to niestety kłamstwo. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ale myślę, że warto to przeczytać. I drugi tekst polityki, jedna z mocniejszych rzeczy, które czytałem w tym tygodniu, to jest głośna swego czasu sprawa Wojciecha Kwaśniaka, czyli wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego, jeszcze przed dobrą zmianą, który został straszliwie pobity przez bandytów, którzy chcieli go na zlecenie, którzy chcieli go w ten sposób skłonić, żeby przestał zajmować się skokiem Wołomin. To było swego czasu na czołówkach gazet. Bandyci zostali schwytani, toczy się ciągle proces, natomiast prokuratura postawiła mu zarzut, że on z nimi współdziałał, z tymi bandytami. I go nawet w którymś momencie aresztowała w związku z tym. A ja przypomnę, że on został pobity tak, że miał ponad 40 szwów na głowie, rozbitą czaszkę, roztrzaskane nadgarstki, zmiażdżone kości ręki, gdy zasłaniał głowę przed uderzeniami. Ta sprawa się ciągle dzieje, się ciągle toczy przed sądem. Jest to jedna z najbardziej haniebnych rzeczy, ośmielę się powiedzieć, w całej współczesnej historii Polski. Myślę, że organizacje obywatelskie, ruchy obywatelskie, ale też politycy opozycji powinni zdecydowanie większą uwagę tej sprawie poświęcić. I wreszcie ostatnia rzecz w polityce, której tylko zapowiadam, bo to jest bardzo ciekawa, obszerna recenzja i sprawozdanie Bartka Chacińskiego z książki Katarzyny Kłosińskiej i Michała Rusinka, Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów. I to jest o tym, jak właśnie dobra zmiana przekształciła nasz język w coś przedziwnego i jak słusznie pisze Chaciński, autorzy książki Dobra zmiana przekonują, że dla władzy państwowej skuteczny aparat pojęciowy bywa równie przydatny, co aparat bezpieczeństwa. Myślę, że to może być bardzo dobry prezent pod choinkę dla kogoś. Książka jest do dostania, znak to wydał niedawno, warto to przeczytać. I wreszcie ostatnia rzecz, którą chcę polecić, a właściwie powinienem ją polecić jako pierwszą, bo to zdecydowanie najciekawsze, co przeczytałem w ostatnich dniach, a znalazłem to zupełnie przypadkiem na stronie internetowej Gazety Wyborczej, choć pochodzi z takiego comiesięcznego wydania papierowego Wysokich Obcasów.
Nie wiem dlaczego, i to z wydania w dodatku chyba październikowego, czy też listopadowego, chyba już nieobecnego w kioskach, ale na szczęście obecnego nadal na stronie internetowej wyborczej. To jest rozmowa Tomasza Kwaśniewskiego z Kamilem Wyszkowskim, który jest ekspertem ONZ do spraw klimatu. I to jest rozmowa z jednej strony przerażająca, wstrząsająca zupełnie, ale z drugiej strony jakoś gdzieś tam dająca jakieś odległe światełko w tunelu. Ja dawno nie czytałem wypowiedzi kogoś, kto potrafi tak obrazowo, ale z faktami, z dowodami, z liczbami i tak dalej, przedstawiać, na czym polega problem kryzysu klimatycznego. Jest tutaj tak wiele ciekawych rzeczy, że właściwie aż trudno cytować, ale jednak. No, na początku jest tak, kiedy Kamil Wyszkowski mówi, to może najpierw opowiem, gdzie jesteśmy dziś. Otóż teraz jesteśmy na etapie uzależnienia od ropy, gazu i węgla, z których świat pozyskuje dziś większość energii. I do roku 2060 przynajmniej to się nie zmieni. No chyba, że zdarzy się wynalazek typu nauczymy się łapać i magazynować energię z wyładowań elektrycznych, czyli tak zwanych piorunów. Niestety na razie nic na to nie wskazuje. Siedzimy więc w pułapce i na razie nie umiemy się z niej wygrzebać. Co więcej, z analizy scenariuszowej, długoterminowej, pesymistycznej wynika, że zużycie paliw kopalnych będzie się zwiększać. A więc w roku 2060 będzie większe, a nie mniejsze niż dzisiaj. To wszystko jest ważne w kontekście tego, że się mówi, że już tam za chwilę będzie jakaś równowaga albo że będzie się zwiększać, zmniejszać. Tak, rzeczywiście niektóre kraje to robią, no ale problem polega na tym, że tylko niektóre. Oczywiście. No, rzecz oczywiście, przekleństwo to jest w konsumpcji energii elektrycznej, przy czym, żeby było jasne, ekspert tutaj mówi, że przyjmijmy umownie jakąś jednostkę zużycia energii. Niemiec konsumuje 9,3 takich jednostek rocznie, ale Amerykanin 15 takich jednostek. A Hindus zdaje się jedynie 1,7 takiej jednostki. I teraz biorąc pod uwagę, że tych Hindusów jest tych 1,5 miliarda, no to sobie wyobraźmy, że oni, no w końcu mają święte prawo używać tyle samo prądu, co Niemiec albo Amerykanin, tak? I teraz sobie wyobraźmy, co się stanie, jeżeli oni zaczną tyle tego prądu zużywać. Strach się bać, powiedziałbym. To też ekspert, w którymś momencie już dochodzi do konstatacji, wyginiemy jako stało cieplne ssaki, ponieważ jeśli temperatura podniesie się powyżej 45 stopni, to będziemy masowo wymierać z przegrzania i odwodnienia. A choć potem oczywiście mówi, że głównie problemy dotyczą części kontynentów, prawie całej Afryki, centralnej Australii, Ameryki Południowej, w większości części Azji, no to jest tak, że jeżeli mówimy o samej Europie, to dziś Afrykę Północną i Bliski Wschód zamieszkuje jakieś 380 milionów ludzi, jeżeli nawet tylko co piąty z nich, uciekając przed śmiercią po prostu, nie licząc tylko na lepsze życie, ruszy na północ, to znaczy, że będziemy mieli przy granicach Europy 75 milionów ludzi. To w ogóle ten kryzys uchodźczy, z którym mieliśmy do czynienia 4 lata temu, w ogóle będzie niczym w porównaniu z tym. To będzie coś nieprawdopodobnego. I tak to niestety będzie wyglądać. Natomiast skąd optymizm? Paradoksalnie, z nieszczęścia. To jest tylko fragment tego wywodu, ale ekspert mówi, osobiście upatruje nadziei w dwóch rzeczach. Pierwsza, że niebawem dojdzie do rzeczywiście radykalnego topnienia lodowców, co oczywiście będzie cholernie smutne, przerażające. Ale dzięki temu poziom oceanów podniesie się na tyle, że opinia publiczna, politycy już nie będą mogli tego ignorować. Bo już nie tylko Kiribati oraz Wyspy Salomona zostaną zalane, ale o, tu mam mapę północno-zachodniej części Europy z prognozą na 2100 rok. To, co na czerwono, to są obszary, które zaleje woda. I tutaj przytacza Londyn, prawie cała Holandia. I on oczywiście mówi, to nie znaczy, że zostanie zalany, bo oczywiście te społeczeństwa i te państwa są na tyle silne, że zbudują jakieś ogromne wały, tak? I będą tylko, że to będą miasta i tereny w depresji. Depresji, powiedziałbym, podwójnej.
Natomiast on po prostu uważa, że do nas to wszystko ciągle jeszcze nie dociera i że dopiero musi nam się zdarzyć jakieś pierwsze realne nieszczęście, żebyśmy zrozumieli, że ta sprawa jest poważna. Twierdzę, że ta sprawa jest poważna, ale przede wszystkim tekst katastrofa już trwa, wyginiemy jako stało cieplne ssaki, będziemy umierać z przegrzania i odwodnienia z wysokich obcasów, dostępny na stronie internetowej Gazety Wyborczej jest obowiązkowo do przeczytania. Dziękuję.